Znalazłem za tanioszkę ciężarówkę. Kosztowało to naprawdę niewiele, jakieś 6 tysięcy złotych, coś takiego. Miałem na koncie jakieś 19. I postanowiłem sobie kupić, pomyślałem, no okazja. No i wypadałoby ją przetestować. Jest mega krótka, ale ma siodło. I w sumie nie jest aż taka użyteczna, dlatego że nie mam jeszcze naczepy. A naczepa jest kilkukrotnie droższa od samej ciężarówki, więc... Dlaczego ona była aż tak tania, się tak zastanawiam. No dobra, zobaczmy sobie do środka. Co tutaj może nie grać? No bo za ceną zawsze idzie coś dobrego albo coś niedobrego, w zależności od ceny. Już widzę, że obroty skaczą. No ale jest to stara ciężarówka, nie? Tak widać, więc... No, chyba powinno być normalne. Startujemy. Oczywiście jest to manual. Wow. Dobra, no i jedziemy. Chyba wszystko gra. A tutaj stoi mój pick-up, gotowy do akcji, w razie czego. Przejedźmy się tym kawałek, zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Zaraz sobie też zerkniemy do komputerka, zobaczymy, czy pojawiły się jakieś nowe rzeczy. A tak, tutaj trzeba często biegi zmieniać, no bo... W ogóle tu mamy chyba długie i... Tak, mamy wysokie biegi, okej. No i co, i na razie jedzie sobie chyba całkiem w porządku, ziomek. Nie ma źle, póki co. Zobaczymy, co będzie dalej. Rozpędza się ładnie. 90-100 na godzinę. Fajnie by można było sobie tutaj jak w ETS-ie brać jakieś takie zadania, czy w ogóle transporty z pożyczoną naczepą, no nie? O! O! Tu się chyba coś dziwnego dzieje, czekaj. Bo mam wrażenie jakby... Czemu tak tylne koła się blokują łatwo? Czy ona nie ma hamulców z przodu? Nie, hamują z przodu, okej, tylko coś tak słabo. No to chyba pierwszy minus mamy, czyli słabe hamulce z przodu. Rozpędza się ładnie, jest to diesel, widzimy, że mamy tutaj doładowanie dość mocne. Dochodzimy nawet i do 1,8 bara. No ale pewnie jest to duży jakiś silnik, więc adekwatnie, nie? I tak sobie wygląda z zewnątrz, zobaczcie, mamy chlapacze, które w zależności od prędkości inaczej się ustawiają. No nie jeździ się tym komfortowo, tak? Ale no jest tanio, ma być dobrze, no jest tanio. I chyba jest dobrze. Czekaj, zapalimy światła. Okej, okay, mamy podświetlane... O, nie zdążyłem skręcić. Mamy podświetlane zegary. Właśnie, spróbujmy pomanewrować trochę. Zobaczymy, czy damy radę tutaj skręcać na przykład w mieście. Bo tak czuję, że ta ciężarówka no pływa jakby, wiesz? Nie, no chyba jest okej. Okay. Fajnie byłoby przerobić ją na jakiś taki tandem, nie? Tylko właśnie, jakie będą ceny tych przeróbek? Trzeba zajechać do garażu i zobaczyć, co my właściwie możemy z tą ciężarówką zrobić. Podejrzewam, że wiele, bo tu modyfikacji mamy sporo zawsze do tych pojazdów. Pytanie tylko, wie feel costed? Czy mnie na to stać? Zjedźmy sobie tu z góry, zobaczmy. Chyba sporo, silnik już uszkodziłem. Hamuj. O, no tak, ABS-u tutaj nie mamy, ale chyba... Okej, okay, zgasła mi. Czy tu będę mógł... O! Coś tam rzuca tą dupę. No, nie prowadzi się to fajnie, ale czekaj, to może uda się zadriftować. Tylko żeby tak bezpiecznie to zrobić może. Żeby nie rozwalić całego samochodu od razu, dopiero co go kupiłem. No, za psie pieniądze, powiem szczerze... Taniej kupiłem niż pick-upa. No nie udało się zadriftować. Tak, to teraz próbowałem driftować. A ręczny? Okej. Okay. Na pewno nie będziemy tym driftować. Ale żwawy pojazd. No, zmienianie biegów manualnie może być kłopotliwe. Ciekawe jakby było z jakimś ładunkiem, jakby sobie ta ciężarówka radziła.
Promień skrętu, tak patrzę na kierce, teraz mam ustawione na wprost koła. Okej, okay, to jest max. No, nakręcić się trzeba w tej ciężarówce na pewno. O ja pierniczę. Jest sygnał dźwiękowy do tyłu, jak cofamy. Tak nowocześnie to brzmi. Dobra, no i spróbujmy tu jakiś tuning zrobić. Ta nierówna praca mnie martwi. No ale dobra. A może to w sumie jest takie fajne, nie? Tam widać ten silnik. Czekaj, można tutaj to odpiąć coś? Można. Dobra, z jednej strony mamy odpięte. Idziemy z drugiej zobaczyć. Złóżmy sobie tą maskę. O tak. Jest, tutaj mamy dolot, filtr powietrza. Na zewnątrz, bardzo fajnie. Tutaj mamy wentylator, który też tam pracuje po swojemu. No, możemy coś tutaj jeszcze odpiąć? Nie, chyba. Ale wygląda to fajnie, no. Więc mam swoją ciężarówkę, teraz wypadałoby jakoś zarobić na naczepę. Bo nie wiem jak to zamknąć. O dobra, tu jest. Okej, okay, już myślałem, że nie zamknę. No i z drugiej strony zaczep też trzeba oczywiście. Co my tutaj mamy? Więc mamy zainstalowaną Conventional Day Cab. To by było fajne, ale patrz jaka cena. 12 tysięcy, stać mnie by było na to. O, się kompletnie ciężarówka zmieniła. Więc tutaj mamy takie opcje, ja wiem. Nie, no nie chcę takich rzeczy, czekaj, odinstaluj to, bo jeszcze mi się przypadkiem nie, dobra, raczej mi się nie kupi. A czemu tak drogo to wyszło? Czemu nie mogę tego cofnąć nawet? Zaraz. A, podatek 6000! Ja pierniczę. Okej, okay, co my tu mamy? Tylna rama. Medium. O, ale wielkie. A tutaj już widać świetnie ten wał napędowy. No i byśmy mieli napęd na 4 koła. Co tu jeszcze mamy? Tandem. Dobra, to. To jest long. Tam to było medium. A to jest long. Kurde. Ty, ale wiesz co, jakbyśmy mieli to, to byśmy mogli na to chyba wrzucić pakę, nie? Tylko gdzie to znaleźć teraz? Pasowałoby bardzo. Czekaj. Tylny dyferencjał, tires, suspension. O, mam. Flatbed. Uuu, to by było to. Dobra. Chciałbym coś takiego, albo to. O, 31 tysięcy kosztuje. No dobra, a za 17 tysięcy? To łącznie razem z tym wydłużeniem. A czekaj, jakbym to usunął. O. Czekaj, bo. Dlaczego to takie drogie jest? Usuń to. O. Nie mogę. To nie fajnie. Czekaj, jeszcze raz. A może ten krótszy tył sobie zrobię? Tutaj mamy tandem, coś tam drive. Dajmy sobie to. Tutaj mamy long i medium, nie? Za drogie to jest, ale tandem chyba by jeszcze weszło, o ile da się zainstalować na to jakąkolwiek pakę. Coś jest. O nie. Nie da się. Nie da się, no. Za krótkie to to jest, niestety. A nawet jakby się dało, to i tak kosztuje to 20. No prawie mnie stać. Ale to jest jeszcze za mało. No mam sam ten ciągnik. Same modyfikacje do niego są zajebiście drogie. Kurde. A jakbyśmy chcieli naczepę... O, w sumie tu jest ta ciężarówka. Ona była sporo tańsza. Jak ja sobie ją kupowałem, na pewno nie kosztowała 21 tysięcy. Może tu jest jakaś lepsza konfiguracja, nie mam pojęcia. Ale tutaj mamy na przykład naczepy. I zobaczcie, 58 tysięcy. Tutaj mamy wózek do naczep, raczej mi nie będzie potrzebny. To już lepiej by było coś takiego kupić, nie? Już takiego gotowca zamiast modyfikować, bo może wyszłoby nawet taniej. Tutaj też mamy fajny ciągnik, ale same naczepy są zajebiście drogie. Patrz, jakbyśmy mieli na przykład to sobie kupić. 53 tysiące, no muszę dwa razy tyle co mam zarobić jeszcze na czymś. Tylko na czym? To nie wiem.
Także czas wrócić do moich codziennych transportów i zarobić trochę hajsu. W ogóle ma wyjść aktualizacja do Beam Engine, bo już tam spoilerowali twórcy, że ma się pojawić aktualizacja do lusterek. Teraz one mają działać prawidłowo, ponoć. No, bardzo bym się ucieszył, bo zobaczcie, jak teraz muszę przypinać tą przyczepę, nie? Tak muszę mieć na środku lusterka. Zobaczcie, jak to z tyłu wygląda. Czekaj. O. Ja z tyłu mamy już podczepioną, a w lusterku... Co chodzi? No ktoś jakby pierwszy raz grał w Beam Engine, to by mógł się trochę tak zdziwić, nie? No i nie wiem, co robić z tym moim ciągnikiem teraz. Muszę jeszcze przemyśleć, jak go wykorzystać. Na obecną chwilę chyba nie ma dla niego jakiegoś takiego zastosowania. Ale jest, w razie czego, jak macie jakieś pomysły, to walcie w komentarzach. Jestem ciekaw, co wy tam myślicie dla tej mojej ciężarówki, a właściwie dla samego ciągnika siodłowego. Zobaczmy, czy tym razem nie mamy żadnych ochłapów do transportu, tylko coś naprawdę drugiego i wartościowego. No jest coś za 120 dolarów możemy wziąć. Tu jest coś za 50, też mogę, za 80 jest coś, okej. Nie ma źle. Już takie coś lepszego, ale gdzie tam do 50 tysięcy? Tutaj w drugim magazynie też widzę coś za stówkę, tutaj za 90, za 30 to nawet nie chcę brać. No i naprawiłem sobie moją kierownicę! Teraz zrobiłem w Beam Engine tak, że ruchy mojej kierownicy zgadzają się z ruchami kierownicy w samochodzie. W zależności od tego, jaki mam samochód, to w każdym samochodzie ten kąt skrętu jest inny. Zrobi zajebistą robotę tutaj. Bardzo mi się to podoba. No i jedziemy z dostawami. Mamy na czas kilka dostaw. Okej, czekaj, bo trzeba sobie jakoś tą robotę podzielić. Moment. Więc mamy moje zlecenia. Ojej, czekaj, które to będzie? Na czas. Tutaj chyba nie jest pokazane. Tutaj coś mamy, 3 minuty. Wypadałoby pojechać przez tor wyścigowy. Chyba jakoś tam na skróty, ale nie wiem, czy będzie mi się to opłacać. Dobra, nie ma co gadać. Jadę. 3 minuty, kurde, dobra, let's go. I nauczyłem się włączać w moim pojeździe to parkowanie, w skrzynię ustawić w tryb parkowania, wiesz, blokadę po prostu. Ustawiłem sobie to na mojej skrzyni biegów tutaj i naprawdę zajebiście się jeździ. Teraz jak sobie właśnie włączam na przykład mapę i chcę się zatrzymać na chwilę, no to mogę sobie to parkowanie włączać, nie muszę specjalnie sięgać do hamulca ręcznego, co jest wygodne. Nie wiem, czy pokazywałem wam tą moją naczepę. To jest naprawdę potężna. Czekaj, bo... Ja nic nie widzę. Prawie bym pojazd tutaj rozwalił. Czekaj, bo chcę wam pokazać to z daleka. O, tutaj widać. Pokazywałem wam tą naczepę? Mi się wydaje, że chyba nie. Ale mogę się mylić. Dobra, jazda do celu. Strasznie lubię tego autka, ale naprawdę trzeba patrzeć na spalanie, bo jest ogromne. To znaczy... Nie widzę, ile spalam, tylko widzę, że mi ze zbiornika po prostu szybko znika. Kurde, co ten kierowca tak jechał z slalomem? Nie wiadomo było, jak go ominąć. Niedawno żeśmy sobie tą pomoc drogową wzywali, bo był problem z tym paliwem i od tamtej pory już tak 1/4 zbiornika mi zniknęła, także naprawdę trzeba mieć na uwadze ten limit. Znaczy no, trzeba patrzeć, ile ma się w zbiorniku, zanim się gdzieś tam wyjedzie. Okej, kurde, wiesz co, nie wiem, czy to dostarczę. Rich Motors. Kurde. Nic jeszcze nie uszkodziłem, bo tam widzę, że jedna jest przesyłka delikatna. I jeszcze nie jest mocno uszkodzona, 96%. Strasznie duże korki dzisiaj. Ouu! Dobra, 95%. Duże korki, nie mam czasu na przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Muszę to szybko dostarczyć. 70... Ja, ej, nie dojadę tam chyba do następnego punktu. Ale głupio sobie wziąłem misję. Patrzyłem po prostu na ceny. I tutaj była, no, najlepsza. Kurde, 60 minut mi została na dostarczenie do drugiego miejsca. No to będzie kara jak nic. Okej, tutaj mamy jedno na czas. Mogłem olać to jedno zadanie. Dobra, już nawet nie bawię się w cofanie. Jedno mamy, 96 dolców, ok.
Jedziemy do Ridge Motors. Kurde. 40 sekund mamy na dojechanie do Ridge Motors. To teraz nawet nie wiem, czy opłaca się tam jechać na czas, czy po prostu podostarczać sobie te inne zlecenia, dlatego że już to sprawdzałem i okazuje się, że nawet jak mamy jedną sekundę spóźnienia, to dostajemy taką samą karę, jakbyśmy mieli 2 godziny spóźnienia. Także chyba siknę na to. Nie będę się aż tak bardzo przejmował. Tak zrobimy. Ale na razie trzeba dostarczyć jeszcze tutaj po drodze i zobaczymy. O, mogłem zobaczyć przy okazji, po ile są tutaj te ładunki. Aj. I co, dostarczone 123. Elegancko. A czekaj, może mają coś tutaj fajnego. Kurde, ale ta naczepa fajna, ale weź się z nią wykręcaj teraz. Widzicie, że moja ciężarówka jest różnokolorowa. O, urwałem błotnik w mojej naczepce. Tam chyba w pewnym momencie zahaczyłem o pojazd jakiś. Ale boli dupa od tego parkowania tutaj teraz. Strasznie dużo trzeba się nakręcić. Jeszcze te miejsca tutaj są. Myślę, że chyba samym pick-upem trzeba jeździć do takich miejscówek jak tutaj. Jak tutaj w ogóle później będzie się ciężarówką dojeżdżać, nie? To jest ciekawe. O, jadę do Ridge Motors. Dostać tam nagane za ciulowy transport, że się spóźniłem. O, tak miało być. Niedobrze jest. Dobra, jedźmy do tego Ridge Motors. Ach, ta moc tej ciężarówki z tym nowym superchargerem. To jest to. Pionowe podjazdy bez żadnego problemu. Zajebiście. Ups, ups. Kurde, myślałem, że tu będzie coś innego. Jak tam moja ciężarówka? Niezbyt dobrze, cholera. Strasznie duży ruch się zrobił. Wcześniej jak jechałem tą ciężarówką, to prawie nic nie jeździło. A teraz co chwilę widzę, o, moja ciężarówka coś nie tak jeździ. Znaczy tam mocno oberwał zderzak. Ale chyba nie na tyle, żeby coś z prowadzeniem się stało. Natomiast mam wrażenie, że z przyspieszeniem jest coś nie tak. Okej, zobaczmy, czy ci mają coś ciekawego. 60. A też patrzę według wagi. Czego mogę wziąć najwięcej? To też jest istotne. O, mamy w końcu coś grubszego. I nie na czas. Dobrze. 128 slotów to zajmuje. Jedziemy z tym. I nie jest ani na czas, ani nic. Fajne się trafiło. Pojazd mi ściąga już na lewą stronę. Cholera. Nie ma się co dziwić. No, mało ostrożnie jadę dzisiaj. Ale chcę jak najszybciej zarobić na tą wielką naczepę. To jakbyśmy mieli naczepę, to byśmy mogli znacznie więcej ładunków robić. Ja widzę, że musimy znowu iść na jakieś wyzwania i się tam popopisywać. Zarobić dużo hajsu, bo ten większość tego hajsu, który zarobiłem, to jest właśnie z tych wyzwań. Z tych dostaw to się zarabia takie ochłapy. Mało kiedy jest coś powyżej 1000. Właściwie to rzadkość jest coś powyżej 1000. Teraz trafiło mi się coś w okolicach 400 zł i jestem mega zadowolony. Ale weź coś takiego traf, rzadkość. O, w dokach trafiło się. Trafiły się fajne rzeczy. Do restauracji. No dobra, do miasta mamy coś do dostarczenia. 2 duże dostawy, fajnie. Coś jeszcze do miasta tam jest ciekawego. Tutaj coś delikatnego mamy. Takie. No dobra, dostarczę to też. To będą dostawy, 1, 2, 3, wszystkie do miasta, okej. I... O, czekaj. A gdzie moja przyczepa? O, odczepiła się, okej. Może uda się jeszcze przyczepić? Przyczep się. Czekaj, i jak? Przyczepiła się? O, okej. Udało się jeszcze przyczepić. Musiała mi się gdzieś tutaj oderwać, jak wjeżdżałem.
No, nieostrożnie jeżdżę, trzeba przyznać. O kurde, ale mało dostałem. Spóźniłem się tutaj. O, to jest ten moment, gdzie przydaje się dobry zderzak. Bo niestety ktoś postanowił być na tym miejscu, gdzie kończycie dostawę i no niestety masz lipę, musisz go przepchnąć. Ups. Obawiam się, że mogę mieć poważny problem dostarczyć kolejne ładunki. Coś tutaj nie chce mi fura skręcać. A nie, czekaj, coś tam jeszcze chyba skręca. Musiałbym bardziej rozwalić, znaczy rozwalić. Oderwać ten przedni zderzak, który mi teraz blokuje koła i nie mogę skręcać w prawo. Może tak. Coś dalej blokuje. Teraz już w żadną stronę nie mogę skręcać. Ale zapłacę za to. Okej, poprawiło się chyba. Nie no, za krótki ten zderzak z przodu się zrobił. Przygniata mi koła. Nie mogę skręcić. O. O nie, dobrze. Jeszcze uszkodziłem ładunek. Znaczy dobrze by było, jakbym do swojego garażu dojechał chociaż. Ale widzę, że tu coś z układem prowadzenia się stało. I koła nie chcą mi w ogóle skręcać. Za dużo tego przepychania samochodów. One są zaparkowane dokładnie w miejscu, gdzie mam coś dostarczyć. Tak, nie mogę skręcać. Jak ja teraz dojadę do garażu? Tam mam dostawę taką, ona nie musi być w dobrym stanie dostarczona, bo ona chyba jakaś taka jest niewrażliwa na uszkodzenia. Ale jest za $400 i tam jeszcze jakieś takie mniejsze mam rzeczy. Co by tu zrobić, żeby to dostarczyć? Ech. Czekaj, tutaj mamy odholuj do garażu. Will end deliver... O nie! Zapłacę 60... Belasco. Zapłacę 64 dolce. O nie, dobrze. A czekaj, bo ja jeszcze muszę wjechać do środka, żeby się naprawić, nie? No nie wjadę. Oceńmy uszko... O! Pojawiła się też moja przyczepka. Ojeju, jeju, no ciężki dzień dzisiaj był tych dostaw. Co tu się z kołami stało? No same złe rzeczy... Ciekawe, ile będzie kosztować naprawa. Podejrzewam, że to, co żeśmy zarobili, to jeszcze będziemy musieli wydać więcej na naprawę. Tak coś czuję. Zobaczmy. Chyba, że damy tą długą naprawę. Aha. Repair. Prywatna naprawa. 10 minut ta naprawa. Mam tych, dużo tych gwiazdek, więc tym możemy zapłacić. Okej. Okay. Jeszcze bym sobie tą przyczepkę naprawił. No nie, no 402. Ej, serio? Prawie nic nie zarobiłem. Ile mam kasy? Painting, możemy pomalować na jakiś kolor. O jest, tutaj. 24 tysiące. No to nie no, coś tam zarobiłem chyba, bo miałem mniej kasy na początku. No ciężko się tu zarabia, kurde. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive, kariera. Trzymajcie się, na razie, cześć.